Kontynuujemy Let's Play as The Walking Dead 400 Days. Zaczęliśmy już trzy historie. Czas na czwartą. Czwarta historia to historia Russella. Dla tych, którzy mieli w szkole mongolski, postanowiłem tłumaczyć mniej więcej, co się dzieje na ekranie. W języku polskim oczywiście nie chcę przegadać tego let's playa, bo to jest gra, którą dobrze się ogląda jak film. Więc moje gadanie i głupie komentarze są tu chyba zbędne. Możemy się poruszać tylko do przodu chwilowo. Do tłumaczenia akurat nie wymaga. Trup. Hey, you getting up? Chyba nie wstanie. Good. Może jednak wstanie, na pewno wstanie. Coś się musi wydarzyć. Poznajesz ten samochód? Chevrolet. You just want to be left alone with your friend down there? No, just leave me alone. Look, I don't care what you do to whatever corpse you fight. I wasn't. What's your name? Przedstawmy się. So you didn't steal that bag. I don't care who you steal from, if you did. Maybe you're in a gang that likes to rob people. I don't know. Are you in a crew? You got some boys wearing hoodies I gotta worry about? Because you steal from me and I'll get your throat out. I don't care who you run around with, you understand? Mine. I didn't steal it. Alright, good. I don't like food. Just get in the car. You're gonna get eaten out here otherwise and I'm bored. Come on. Scoot. Momencik. Miałem małą awarię związaną z kotem. I ain't gonna wait forever. Ale wierzę, że już będzie dobrze. Wsiadamy do samochodu z nieznajomym. Nie wiem, czy to jest mądre. Szczerze pamiętam, że przed tym nieznajomym uciekało już dwóch bohaterów. Opowieści Wyata. To by się nie chciał załyczyć. Wypytuje się nas, skąd jesteśmy. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy, ale my mu nie powiemy. Can we just drive? We? You wanna sit on my lap? I just don't wanna talk. You're a tough little nut, Russ. Russ tu nie jest rozmowny. Niezręczna cisza. Look, man, I'm sorry if I freaked you out at first. We all got our way of coping with shit, right? Bo koleś wygląda jak taki typowy morderca znikąd. I guess. There you go. Relax. We're gonna have some
some fun. Why don't you tell me where you were before you got here? Fine. There were seven of us. I didn't have any family there or nothing. They're all my grandson in Statesboro. There was a dad who had a daughter about my age. One guy said he used to be a cop, but nobody really believed him. Then a teacher and his wife. The leader was this guy, Steve. Go back to the daughter. Steve was a bad dude, but everybody was with him, you know? He said seven was the magic number, so we didn't add nobody to the group. When we found survivors, it was the same every time. Let it out, Paco. Just, we gonna kill these folks and take this stuff or what? Then bang, they're dead. Anyway, I couldn't handle that. After weeks of it, I packed my shit up and figured I could make for Grands alone and try to find my family. I slipped out of there. I couldn't live like that. No, w tej części zdecydowanie najmniej się dzieje. No, they did. Tylko jedziemy i słuchamy. What would you give her? Strong six? Just tell me something about her. How was the rap? Give me a little something. Just a taste. Russ, I'm doing you a service here. I gotta get my beak wet. I put it right in here. You're fucking rude, man. Oh, your Miss Manners, that it? Let's try again. All right, maybe someone who wasn't so near and dear to your heart. The fuck? Come on. Scale of 1 to 10. What do you think? Yeah. Slamming before she was locked, right? What do you think? Sam. Here, get alert. Oh. Like a 9, right? Maybe you got high standards. If you stay alive, I'm gonna flip. Tell me, Russ. Kurde, skinę. Nie zdążyłem zareagować. Wiesz, czasu na reakcję było wyjątkowo mało. Nieźle. I co, i koniec? Nie wierzę. No. Widzicie, wątkiem wspólnym tych wszystkich opowieści jest ta stacja. Opowieści dzieją się w dość różnych okresach czasu, tak jak tytułowe 400 Days właśnie, 400 dni przed. Wow. Przed wydarzeniami z pierwszej części gry, co się dzieje? Czyżbyśmy spotkali Wyatta? Okay, get ready. Don't stop running and keep your head down. Będę biegł, serio? Dobra. What happened to I'll cover Wyatt i jego kumpel z pierwszej opowieści. We're gonna figure out exactly where this asshole is. Just get a quick glance. Down! See? Easy. Now we know where he is and we can fucking get him. Alright, yeah. That's the spirit. Let's push this truck for cover. Cool. Okay. Cool? Na pewno cool. Just keep your head down. Tak, wiadomo. Wszystkiego w tej grze. Wszystkich tych quick. Shit! Just keep pushing! Five events. Służy przycisk Q. Wow. Shit! Push! Coraz trudniej. End of the road. What now? We're gonna get around the side of the building. We gotta go from cover to cover. Seriously, this time. I'm not fucking around. You gonna cover me? If we get to that car, we'll be out of the line of fire. Here. You can cover me first. I'm not fucking around. You cover me, then I'll cover you. If you want to go first, that's fine too. I'll go first. Atta boy.
us, haul ass. Wystarczy trzymać S. Nic skomplikowanego. I'm good. Heads up. Ach, złapałem. As soon as you start shooting, I'm coming. Udało się. Now we get over there. We should be good. Go. Teraz dla odmiany trzymam W. Wow. Postrzelony? Postrzelony chyba. You saved my life. Whatever. We got more work to do. Tough guy. Let's see if we can get in around back. Sneak up on this asshole. Follow me. Man, what are we doing? Well, we gotta get in there. Fucker shot at us. Russell, relax, man. No, to tutaj zazębiałem nam się opowieści, coś mi się wydaje, właśnie Wyatta i Russella. No ile się nie nastąpi żadna retrospekcja po wydarzeniach z ostatniej części przygód Wyatta, to tam będziemy się znajdować już długo po tych wydarzeniach. Chcemy zakończyć jego cierpienia. Zabić go trzeba. Niechaj się nie męczy. Fabularnie gra jest świetna. Może nie robimy tutaj zbyt wiele, ale... Ale gra wciąga jak dobry film. Jednak nie jest Wyatt. To jest jakiś dziadek. Chyba, że to jakaś podpucha. Mamy się zakraść i go obezwładnić. Wyskakujemy na niego, czy się skradamy? Wyskakujemy na wypadek, może gdyby... Chociaż może nie, powolutku. Ach, nie zdążyłem zareagować. Walt! Ow! Get the fuck out of here, you monsters! Czyli to nie jest Wyatt. I told you not to come back here! Think you could just leave your mask at home? And now you're with this fucking spook! First off, watch the fucking racism. This is my boy. Secondly, I don't fucking know you. We were just passing by like anyone else. Bullshit! You came back to finish us off and take all our food. Ktoś już ich napadł wcześniej. She's dying and now she can see your face. We've never been here, sir. Then who shot my wife? Wasn't us. A, to może właśnie Wyatt i ekipa. If anything, we should take you out for that. Jednoosobowa ekipa. Get the fuck out of here. Please leave us alone. What do you say, Russ? Should we just kill these folks and take all their stuff? Nie. Are you serious? Maybe. Why not? That's fucked up. There are real fucking monsters out there. No shit. And you're just gonna joke about the shit I see. Fuck you, Nate. I saved your ass. You didn't do shit. Easy, Russ. I'm not hurting no one. And don't you hurt these people either. Come on. Proszę, nie chcemy ich krzywdzić. Can we still be friends? No. No jak? Uuu. Postawiliśmy się Nate'owi i odeszliśmy. Ciekawe co się stanie. Dalej. To już wiemy co się stało.
i nie było to nic dobrego dla starszej pary ludzi. Skończyliśmy pierwszą część historii Russella. Teraz czas na pierwszą część historii Bonnie. Trzymajcie się, jestem Maksym z Zagrane, a to jest gameplay z The Walking Dead 400 Days. Cześć!